Made it through the fire, how did I survive? Get money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight. Ten węgierski MMA.pl, a ze mną Kasiusz po drugiej konferencji przed Galą Prime. Dzień dobry. Dzień dobry. Kasiusz, standardowo zacznę od ciebie jako od włodarza organizacji Prime, a dopiero później jako zawodnika. Miał być Gorzów, jest Warszawa. Były problemy chyba, jeżeli chodzi na te ostatnie dni przed samą organizacją. Popadliśmy ofiarą jakiejś tam gry medialnej, politycznej, bo teraz wybory były i wiesz, tam Gorzów chciał się podmienić, a chyba źle zrobili, bo dużo osób pisało, że nic w tym mieście nie robią, jeszcze wywalają tu jakąś rozrywkę, no bo to jest rozrywka, to jest show. A oni chcieli potem jakiś zapis, zdali nam w kontrakcie, że w każdej chwili mogą ingerować w naszą kartę walk. No, nie pozwolimy na takie coś, więc a jest w studiu, głównie zadbaliśmy o większość widzów. Wiadomo, no jest trochę smutek, że wszyscy nie będą mogli tego na żywo zobaczyć, ale w większości i tak ludzi ogląda to na pay-per-view, więc show jest dotrzymane i będzie naprawdę dobrze. Ale długo zastanawialiście się, czy kamerzysta powinien zawalczyć ostatecznie na gali, no bo w zasadzie chyba o niego się tutaj najbardziej rozchodziło. Niby na początku się rozchodziło, ale no jak potem się okazało, że oni padliśmy ofiarą gry politycznej, no bo oni chcieli jakieś zapisy, że mogą ingerować w każdej chwili w kartę walk, no popierdolone jakieś tam odjebało niektórym. Więc no kamerzysta jak... Wiesz, on jest uniewiniony ogólnie. Ja to bardziej byłem zły za jego tam jakąś wypowiedź w wywiadzie, że tam nie wiem, no ale jak widać on jest kurwa zawsze pijany. No to... Ale cieszy mnie to, że uważam, że kurwa fajnie wylosował. Szkoda mi trochę było na początku, mówię kurwa, bo dobrze jakby pizdę dostał. A potem mówię, kurwa, przecież na końcu i tak z Magikalem musi się bić. W razie co, jak im pójdzie, a wcale łatwiej pary nie dostali, bo mają Pazika z Wujkiem Samozło. Mm-hmm. Tak. A ten Pazik całkiem fajnie się napierdala, więc jak wjedzie szybko w kamerzystę, to potem z Wujkiem Samozło może im się uda, Łukasza, może nie, nie wiem. Wiesz, pytam o kamerzystę, bo trochę wyciągali ci ten face to face z Sylwestrem Wardęgą, gdzie mówiłeś, że nie zawalczy już kamerzysta u was na gali, a... Nie, no widzisz, a później to... znowu tak jakby przekręcasz słowa. Ja bardzo, wiesz, nie wymagam nie, no to powiedz, ale... od was dziennikarzy mega tego, ale no jak już rzucasz takimi słowami, to musisz się przygotować i przejrzyj sobie ten face to face. Ja tam nie mówię, że nie zawalczy, tylko na razie go nie ma, bo były z nim komplikacje. A nie, że nigdy nie zawalczy, bo on jest teraz uniewiniony. Ja powiedziałem, że skoro był, dostał jakiś wyrok, to zrezygnowaliśmy z niego i sam na to nalegałem. A skoro wspólnicy powiedzieli, że teraz dostał uniewiniony, to nie miałem do tego problemu. I tak jak mówię, potem znowu na grupie naszego zarządu wróciły rozmowy, bo pokazałem im wywiad i że to nie jest fajne, jak on tak opowiada. No nie, wcale nie jestem za nim. Ale no to ocenią widzowie, bo mi się wydawało, że jednak tam była taka informacja, że i nie zawalczy. I jak była taka trochę jakby już postawa, że już go więcej w organizacji Prime nie zobaczymy. Że nie ma i go i nie walczy teraz, okay. Ale wątpię, że powiedziałem przyszłościowo. Nie mówię, nie rzucam takich słów, a raczej formułuję podobnie swoje wypowiedzi, więc wątpię, że takie coś padło. Ale dobra, sam zobaczę, jak wrócę. W sumie ja też to przeanalizuję. W każdym razie Jówko z Robalinią, chyba czarny koń turnieju. No tak, kurwa, trafił. Ale jak można było to wylosować? Bo no to bez rąk, widzisz. Bez rąk, kurwa, głową wylosował czy coś. No ciekawe, tak samo jak kamerzysta z tym Łukaszem Magikalem, nie? Taka mocna para, ale kurwa, i tak na końcu muszą się napierdalać między sobą. No więc, tak, to i tak, na końcu zawsze wychodzi. Więc kamerzysta i tak w pizdę, więc ja jestem usatysfakcjonowany. Na początku tak mówię, kurwa, czy mu się tak udało, że trafił taką parę, nie? Ale no na końcu i tak będzie musiał polec kamerzysta, więc no ja jestem zadowolony. A kto będzie faworytem twoim zdaniem w tym turnieju gladiatorów? No już znasz parę i wiesz, faworyci wydają się Łukasz z Łukaszem, nie? Czyli ja mówię o jednym, o tym, co wygra turniej. Kurde, jednym. No ciężko, bo inne pary wydają się, że mają gorsze pary. Jakby w pojedynkę walczyli, to bym obstawiał czarnego Polaka albo Pazika, że wygra turniej.
A tak w parach to możliwe, że Łukasz Magikel wygra to całość. Okej. Okay. Więc, ale zobaczymy, czy Pazik dobrze się prezentuje. Możliwe, że wiesz, kamerzysta sobie pozwala na alkohol. Może Pazik szybko pierdolnie kamerzystę i potem z Pazik z wujkiem samozłodu padną Magikala. I wiesz, to taktyka to jest bardzo ważna. Tak, taktyka jest bardzo ważna, uważam. Ja uważam, że nawet jak umiejętności ktoś nie ma, to jakby dobrą taktykę zastosował, to by z dużo lepszymi wygrali. Tylko w pierwszym turnieju to nie widziałem tam za dużo pomysłów w ich głowach. Ty jesteś osobą, która nie tylko jest włodarzem organizacji, ale też wspiera mentalnie swoich zawodników. Było tak co roku, gdzie wielokrotnie z nim rozmawiałeś i nastawiałeś jego głowę do pojedynku. Zastanawiam się, czy taka sama rozmowa była z Tomkiem Cikiem, bo ja dzisiaj z nim rozmawiałem na wywiadzie i mam wrażenie, że on czuje, że tej walki z Dzikiem nie wygra. Jestem zaskoczony, ale tak czuję w rozmowie, którą on mówi. No nie widziałem, to się nie powiem z Tomkiem, akurat nie mam. Do Adama Soroku jakoś było mi bliżej, że on z tego Olsztyna miał tak najlepsze lata, stracił w kryminale. Jakoś taką sympatia ode mnie do niego biła. Chciałem mu pomóc, okazało się, że no jest przyjebany i tak jak już kiedyś refleksja do mnie doszła, jak próbowałem innym znajomym pomóc wyjść z narkotyków, że kurwa, jak nie pozwolisz komuś, żeby upadł na same dno i się nie odbił od niego, to nie pomożesz mu niczym. Na siłę nie pomożesz człowiekowi, jak sam nie będzie chciał. Więc dałem sobie spokój i dobrze, że z tym Soroko również sobie dałem spokój, bo to jest to okropny człowiek. To bardziej o Cika chodziło niż o Soroko. Czyli rozumiem, że takich rozmów nie było i ty nie wyczuwasz, że jest tak, że Cik jest trochę taki przygaszony przed tym pojedynkiem. Ja z Cikiem nie wiem, jakoś no nie mam kontaktu. Cześć się i to wszystko, nie? Nie wiem, no nie mam z nim takiego, że sobie gadamy czy cokolwiek. No możliwe, że przez to, że on raczej woli te zabawy takie, wiesz, w kiblu i tak dalej, więc możliwe, że po prostu czasem jest tak, że czujesz, czy jest energia, czy nie. Z Adasiem czułem tą energię na początku, a tutaj nigdy nie czułem, więc nie próbowałem się zaangażować, czy komuś głowy nastawić. A propos zabaw w toalecie, no to dzisiaj Arek Tańcula rozdał wszystkim testy antynarkotykowe i powiedz mi, testy narkotykowe, czy takie, które wykrywają narkotyki i jak ty na to zareagowałeś i czy była taka chęć, żeby jednak to zrobić i pokazać wszystkim, że jest się czysty? Że ja? Tak. Nie, ja nie potrzebuję nikomu udowadniać. Wiesz, ja jej nie potrzebuję udowadniać. On nawet chyba do mnie tego nie mówił, tylko Pawła chciał i Olejnika przetestować. Mi nawet nie zaproponował. Jakby mi zaproponował, i tak bym miał to w dupie, bo ja nie potrzebuję nikomu udowadniać, jak Wojtek Gola, że nie jest biseksem. Kochuje mi to lata, wiesz. Wszyscy, którzy są blisko mnie, to wiedzą, jak ja jestem i ja naprawdę nie potrzebuję nikomu udowadniać. To tak jak czasem piszą, że ja najebany jestem na tych wywiadach. Kochuje mi to lata. No jestem, to jestem, no trudno. Zastanawiam się trochę wizerunkowo, lepiej nie wyjdzie w tej dzisiejszej konfrontacji Arek Tańcula, no bo jednak on musiał odpierać ataki kilku osób i czy ty na to zwracasz uwagę? Ale już jak Tomek Olejnik nawet stanął tutaj, mam wrażenie, że też Maluba delikatnie tam jednak w stronę, też jako Jaśpityczka w stronę Arka Tańculi wykonała, więc zastanawiam się, czy po prostu nie boicie się, że ten obraz fanów obserwujących będzie teraz troszkę bronił Arka Tańculi. Nie boję się tego, bo żeby wypaść dobrze, trzeba mieć cokolwiek do powiedzenia, nie próbować zagłuszyć innych wypowiedzi. Jak dostajesz pytanie, to nie umiesz odpowiedzieć. Tutaj niby paraduje, a sam tak mówisz, ale próbujesz odgonić od siebie tą uwagę widzów, że coś jest z nim nie tak. Jak pytam, możemy zrobić testy na inteligencję, to nagle ucich. O testach narkotykowych tu pierdoli, a sam by pewnie wyszedł na tych testach, że jest naćpany. Nie boję się tego, że źle wypadniemy, bo to wiesz, ja ani nie trzymam kurwa z Jóźwiakiem, który sobie dupę liżą na Twitterze, to kochuje mi lata. Ja to tam, wiesz, jedynie jakbym mógł poprzeć z tego panelu kogoś, to Jabczana. Że dobrze w miarę gadał. I taki, wydaje mi się, że on i ja w miarę tak normalnie, nie potrzebowaliśmy się tam przekrzykiwać, bo no nie wiedzieliśmy, o czym oni gadają, kurwa. O tych narkotykach cały czas się przekamarzali, kto zrobi to, kto nie. Zjeby, dla mnie zjeby.
nie będzie, nie bałeś się w zasadzie batalii sądowej z Arkiem Tańculą, bo on dzisiaj na konferencji jakby chciał dać do zrozumienia, że im więcej powiesz, tym więcej może wykorzystać przed sądem. No jest frajerem jebanym i będzie bity, kurwa, w oktagonie. Nie lubię takich frajerów, kurwa, którzy udają wielkich, kurwa, prawilniaków, a potem cię sądem straszą. To niech się określi, kurwa, niech się określi. Bo pierdolą takie, kurwa, raz tak, raz tak. Nie. To tak samo jak tym, kurwa, Tyburski. Tu wielkiego udaje, kurwa, figofago, a tu mnie sądami straszy. No to są zjeby, kurwa. A jak przychodzi co do... Zobacz, oni raz chcą być poprawni, raz chcą dymić, raz tak. Im się pierdoli w tym głowie od tego mefedronu wszystkim. Bo naprawdę, kurwa, albo jesteś taki, albo taki, kurwa. Nie, że raz będziesz grzeczny, z konferencji będziesz wychodził. Kurwa, jak masz show zrobić, to zrób na konferencjach, a nie potem, kurwa, ci dojadę. Kurwa, naćpany jakiś tam mefedronem i tam gdzieś się wypowiada. No zjeby to są. No, jeżeli chodzi o osobę, która bardzo mocno została wyprowadzona z równowagi, to Kaczor. Ja nie wiem, czy ty kontrolowałeś to, co się dzieje, ale mam wrażenie, że ochrona to musiała czuwać, bo nie wiem, co by zrobił, gdyby zobaczył Jasia Kapelę. No, też dziwny człowiek, bo takie fajne sympatie jakąś, właśnie tak jak mówię, że spotykasz kogoś i czujesz sympatię. No i zobacz, opowiada... Ile to było? 2-3 tygodnie temu na konferencji, że on już to zostawił, to, a dzień, no jak wyglądał, wiesz, no ja go 2 godziny wcześniej poprosiłem, żeby go ktoś zawiózł, położył, żeby kurwa był na swój panel gotowy, no bo tragicznie, nie, no najebany, no wiesz, no to, a ma charyzmę człowiek, nie wiem, człowiek nie myśli jakby, bo ma szansę wyjść z tego gówna, trenować, no co to będzie dla niego? Jak dostanie od Jasia Kapeli w pierdę. A Jasiu, on też się potrafi bawić, ale mi się wydaje, że on solidnie podchodzi do treningu, przynajmniej. Na koniec dopytam, rewanż K1 niezależnie od wyniku pojedynku z Arkiem Tańculą? No on tak ma w kontrakcie, prawda? Więc tak. Zobaczymy, jak będę miał czas, to mu wpierdolę jeszcze w K1. Dziękuję bardzo. Wpierdala. Through the fire, how did I survive? Your money, woman, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight.